Chociaż poszczególne produkty spożywcze i zioła dostarczają nam niezbędnych do życia składników i wzmacniają zdrowie, to sposób, w jaki łączymy różne pokarmy między sobą czy z lekami, może wpływać m.in. na ich wchłanianie, skuteczność działania oraz pojawianie się skutków ubocznych. Dlatego dziś podam Państwu, jakich produktów czy składników nie należy ze sobą łączyć. Na pierwszym miejscu listy niewskazanych połączeń zamieściłem spożywanie produktów zawierających żelazo w obecności herbaty. A to dlatego, że taniny obecne w herbacie utrudniają wchłanianie żelaza pochodzącego z produktów spożywczych. Tu chciałbym podkreślić, że jeśli nasz organizm jest dobrze wysycony żelazem i nie mamy niedoboru tego składnika, to wspomniane połączenie nie będzie problematyczne i nie jest konieczne jego unikanie. Niemniej inaczej jest w przypadku, gdy zmagamy się z niskim stężeniem żelaza czy wręcz cierpimy na anemię. W takiej sytuacji dobrze jest spożywać herbatę między posiłkami zamiast podczas posiłku. Dzięki temu nasze ciało lepiej wykorzysta żelazo znajdujące się w produktach spożywczych. Z tego samego względu nie powinniśmy też jednocześnie przyjmować suplementów diety zawierających ekstrakt z zielonej herbaty z preparatami z żelazem. Jeśli mowa o żelazie, to od razu chciałbym też powiedzieć o tym, że pierwiastkiem utrudniającym jego wchłanianie jest wapń, co oczywiście potwierdza literatura fachowa. Tu mamy do czynienia z sytuacją podobną jak wcześniej, a mianowicie dobrze, aby tą informacją kierowały się osoby o niskim statusie żelaza. W ich przypadku dobrze jest unikać połączeń produktów bogatych w wapń, takich jak różnego rodzaju przetwory mleczne, z produktami zawierającymi żelazo, w tym z mięsem, rybami, nasionami roślin strączkowych takimi jak fasola biała, a także pestkami dyni czy orzechami. Oczywiście nie mam tu na myśli tego, że trzeba wykluczyć z diety produkty zawierające wapń. Chodzi o to, aby zrobić sobie około 3-godzinną przerwę pomiędzy sięganiem po żywność bogatą w żelazo, a obfitującą w wapń. Zasada ta dotyczy oczywiście również osób, które dostarczają wapniu w formie preparatów. Teraz, bardziej w formie ciekawostki, chciałbym powiedzieć o tym, że z kolei w jajkach znajduje się związek o nazwie Avidyna, który to blokuje wchłanianie biotyny, czyli witaminy B7. Przy czym muszę tu podkreślić, że mowa wyłącznie o jajkach surowych, ponieważ poddanie ich w gotowaniu powoduje unieczynnnienie tego składnika. W teorii więc nie powinniśmy spożywać surowych jajek w obecności produktów zawierających witaminę B7, do których należą przede wszystkim mięso, ryby, podroby, nasiona i orzechy. Mówię o tym w formie ciekawostki, ponieważ pojedyncze spożycie surowego jajka w obecności tych produktów, co prawda, ograniczy wchłanianie witaminy B7, ale nie doprowadzi do jej niedoboru w naszym organizmie. Z taką sytuacją moglibyśmy mieć do czynienia, gdybyśmy regularnie, niemal codziennie, sięgali po surowe jajka a myślę że mało kto z nas tak robi w zestawieniu nie mogło zabraknąć również połączenia ogórka z pomidorami otóż powszechnie przyjęło się uważać że ogórek niszczy witaminę c obecną w pomidorach i rzeczywiście jest to prawdą ponieważ w świeżym ogórku znajduje się enzym o nazwie askorbinaza który rozkłada wspomnianą witaminę w tym temacie zostało nawet przeprowadzone badanie w polsce a mianowicie naukowcy sporządzili surówkę z pomidora i ogórka, a następnie porównali poziom witaminy C ze stanem początkowym. W wyniku przeprowadzonych analiz okazało się, że takie połączenie spowodowało obniżenie zawartości witaminy C w pomidorach o około 60%, czyli biorąc pod uwagę udział procentowy, jest to bardzo zauważalny efekt. Przy czym w tym miejscu chciałbym zauważyć, że pomidory nie są jakimś znaczącym źródłem witaminy C w naszej diecie. Raczej są one stosunkowo mało zasobne w ten składnik. Dlatego też tak naprawdę nie tracimy zbyt wiele, jeśli połączymy sobie ogórka z pomidorami. A wiem, że wiele osób bardzo lubi takie połączenie. Jeśli zaś ktoś z Państwa przykłada wagę do takich szczegółów, to warto zwrócić uwagę bardziej na to, aby nie łączyć świeżego ogórka z warzywami, które są rzeczywiście zasobne w witaminę C. Mam tu na myśli na przykład kalafiora, brukselkę, brokuły, paprykę, zieloną pietruszkę, czy kapustę Przy okazji jako ciekawostkę powiem, że askorbinazę, czyli enzym rozkładający witaminę C zawiera nie tylko ogórek, ale również dynia, cukinia, czy kabaczek Druga zaś ciekawostka jest taka, że aktywnej askorbinazy nie zawierają ogórki kiszone czyli możemy łączyć je z dowolnymi produktami bogatymi w witaminę C bez obaw, że częściowo utracimy ten składnik w kontekście dzisiejszego tematu nie sposób nie wspomnieć też o łączeniu soku z cytryny z herbatą. Otóż na wielu portalach internetowych możemy spotkać się z informacją, że takie połączenie składników sprzyja rozwojowi choroby Alzheimera i chciałbym się do tej kwestii ustosunkować. W pierwszej kolejności wyjaśnię skąd w ogóle wzięło się takie przekonanie. Otóż należy wiedzieć, że w liściach herbaty znajduje się glin, czyli inaczej aluminium. Literatura fachowa zaś wskazuje, że narażenie naszego ciała na wysokie ilości glinu może wiązać się właśnie z większą zachorowalnością na chorobę Alzheimera, o czym zresztą szerzej mówiłem w filmie poświęconemu aluminium. Jeśli chodzi o konkretne dane, to wspominałem w nim, że wysokie narażenie na aluminium może nawet dwukrotnie zwiększać ryzyko rozwoju tej choroby. Niemniej kluczowe w tym wszystkim jest to, że kwas cytrynowy znajdujący się w soku z cytryny zwiększa wypłukiwanie glinu z liści herbaty, które poddajemy zaparzaniu. Do tego warto zauważyć, że glin sam w sobie jest pierwiastkiem, który bardzo słabo wchłania się w naszym organizmie. Jednak w połączeniu ze wspomnianym kwasem cytrynowym powstaje cytrynian glinu, a więc forma chemiczna glinu, która jest lepiej przyswajalna. Aby nie być gołosłownym, to jeszcze powiem, że znalazłem badanie naukowe, które pokazało, że dodatek soku cytrynowego do herbaty spowodował wzrost poziomu glinów na parze o około 25-50%. Wydaje się to być stosunkowo dużo. Niemniej, jeśli weźmiemy pod uwagę rzeczywistą ilość glinu, jaka uwalnia się do naparu, oraz to, że nawet w formie cytrynianu pierwiastek ten wchłania się w niewielkim stopniu w jelitach, to problem łączenia cytryny z herbatą jest dla mnie medialnie rozdmuchany. Dla przykładu dysponujemy badaniami, które jednoznacznie dowiodły, że spożywanie dwóch szklanek herbaty z cytryną dziennie nie powoduje zauważalnego wzrostu stężenia glinu we krwi. Mogę więc powiedzieć, że jeśli ktoś z Państwa pije herbatę z cytryną w zwyczajowych ilościach, czyli powiedzmy do trzech czy czterech szklanek dziennie, to nie powinien mieć żadnych obaw, jeśli chodzi o ilość dostarczanego glinu. Mało tego, wspomnianego problemu możemy uniknąć w bardzo prosty sposób. Wystarczy bowiem najpierw zaparzyć liście herbaty, następnie odcedzić je i dopiero do gotowego naparu herbacianego dodać sok z cytryny. Pewną ostrożność powinniśmy zachować również w przypadku stosowania ziół. Dobrym tego przykładem jest skrzyp polny, którego wykorzystuje się m.in. z uwagi na jego działanie moczopętne i łagodzące stany zapalne dróg moczowych. Należy bowiem wiedzieć, że skrzyp polny zawiera w swoim składzie związek chemiczny o nazwie tiaminaza. Jest to enzym, który rozkłada witaminę B1, czyli tiaminę. Oznacza to, że długotrwałe stosowanie skrzypu polnego może doprowadzić do niedoboru tej witaminy w naszym ciele. Dlatego też powinniśmy zrobić sobie 3 czy 4 godzinną przerwę pomiędzy podawaniem preparatu ze skrzypem polnym, a spożywaniem posiłków zawierających witaminę B1. Osobom niezorientowanym powiem, że głównym źródłem witaminy B1 w naszej diecie są produkty takie jak mięso, ryby, wątróbka, fasola, groch, Orzechy, otręby i produkty pełnoziarniste. Przy czym, jeśli ktoś z Państwa zdecyduje się na stosowanie skrzypu polnego, na przykład przez 4 miesiące lub dłużej, to poza unikaniem wspomnianych połączeń warto jest mimo wszystko sięgnąć po preparaty z witaminą B1. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania jeśli chcieliby się państwo na niego zapisać to zapraszam na www.doktorbartek.pl Dziennik. jeśli mowa o surowcach roślinnych to powinniśmy też zwrócić uwagę na interakcje jakie zachodzą pomiędzy składnikami w nich obecnymi a przyjmowanymi lekami jednym z takich ważnych przykładów jest czosnek w niedawno opublikowanym filmie wspominałem, że aby odnieść korzyści zdrowotne, warto spożywać go w ilości od pół do dwóch ząbków dziennie, lub alternatywnie można sięgnąć po preparaty preparatyce ekstraktem z czosnku. Jednak wysokich ilości czosnku, czy to w postaci świeżej, czy preparatów ziołowych, nie powinniśmy łączyć z lekami przeciwzakrzepowymi. A to dlatego, że związki znajdujące się w czosnku nasilają ich działanie, co może doprowadzić m.in. do pojawienia się samoistnych krwawień. Do leków przeciwzakrzepowych zaliczamy np. warfarynę czy acenokumarol. Innym przykładem surowca zielarskiego, który może wchodzić w niebezpieczne interakcje z lekami, są liście miłożębu japońskiego, które są stosowane głównie w celu poprawy pamięci i złagodzenia objawów demencji. Jak się okazuje, podobnie jak to jest w przypadku czosnku, zastosowanie miłożębu japońskiego w połączeniu z lekami przeciwzakrzepowymi, w tym również z aspiryną, może doprowadzić do pojawienia się samoistnych krwawień. Z podobnego względu nie należy jednocześnie przyjmować miłożębu japońskiego z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym z ibuprofenem. W literaturze fachowej został odnotowany przypadek 71-letniego pacjenta, u którego doszło do śmiertelnego krwotoku mózgowego związanego właśnie z przyjmowaniem preparatu ziołowego i ibuprofenu. Od razu też dodam, że podobny skutek interakcji obserwujemy pomiędzy lekami przeciwzakrzepowymi a rzęszeniem, stąd również i takiego połączenia należy się wystrzegać. Jeśli mowa o lekach przeciwzakrzepowych, to nie sposób nie wspomnieć też o witaminie K. Należy wiedzieć, że leki przeciwzakrzepowe, tak jak warfaryna, działają przeciwstawnie do tej witaminy. A mówiąc konkretnie, blokują powstawanie czynników krzepnięcia krwi, którym wymagają obecności witaminy K. W efekcie, jeśli w okresie przyjmowania warfaryny nagle zwiększymy spożycie produktów bogatych w witaminę K, czy to poprzez dietę czy suplementację, to może to prowadzić do zmniejszenia skuteczności leku przeciwzakrzepowego. W konsekwencji w ten sposób zwiększy się krzepliwość krwi, co podniesie ryzyko zakrzepicy, czyli powstawania zakrzepów w krwi, które mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia, a nawet życia. Z drugiej strony, gwałtowne ograniczenie spożycia witaminy K może zwiększyć efekty działania warfaryny, prowadząc do zbyt znacznego osłabienia procesów krzepnięcia, co z kolei zwiększa ryzyko krwawień. Z tego też względu dla pacjentów stosujących warfarynę, kluczowe jest utrzymanie stałego poziomu spożycia witaminy K wraz z dietą, zaś wszelkie istotne zmiany w diecie powinny być konsultowane z lekarzem, który pomoże dostosować dawkowanie leku do naszego jadłospisu. Mówiąc prostszymi słowami, jeśli przyjmujemy już konkretny lek przeciwzakrzepowy, wówczas nie powinniśmy zmieniać swoich przyzwyczajeń żywieniowych, jeśli chodzi o znaczące zwiększenie bądź zmniejszenie spożycia produktów z witaminą K1. Tu dodam, że najwięcej tej witaminy występuje w szpinaku, jarmużu, brokułach, brukselce, rukoli, szparagach, kapuście włoskiej, sałacie rzymskiej i roszponce. Pozostając w temacie niekorzystnych interakcji, jakie zachodzą pomiędzy żywnością a lekami, muszę wspomnieć też o antybiotykach. Należy wiedzieć, że niektórych antybiotyków nie powinno popijać się mlekiem i w okolicy ich przyjmowania nie należy spożywać produktów mlecznych, ponieważ wapnie z tych produktów tworzy z nimi w jelitach nierozpuszczalne kompleksy, które nie mogą zostać wchłonięte w przewodzie pokarmowym. To z kolei oznacza, że mniejsza ilość antybiotyku dostaje się do krwybiegu, co obniża jego skuteczność w zwalczaniu infekcji. Dodam, że dotyczy to antybiotyków z grupy tetracyklin i fluorochinolonów. Pomiędzy ich stosowaniem a spożyciem produktu bogatego w wapń dobrze jest zrobić sobie 3 lub 4-godzinną przerwę. Dużą ostrożność powinny zachować też osoby stosujące leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów monoaminooksydazy Przykładem leku z tej grupy jest moklobemit. W skrócie powiem, że tego typu środki farmakologiczne blokują enzym mao, który rozkłada neuroprzekaźniki tak jak serotonina i dopamina. Efektem ich działania jest więc zwiększenie poziomu neurotransmiterów w mózgu, co może poprawić nastrój i zmniejszyć objawy depresji. Mało kto jednak wie o tym, że wspomniany enzym rozkłada również tyraminę, czyli jeden ze składników pokarmowych. Na skutek zaś zablokowania tego enzymu teramina nie może zostać rozłożona i zaczyna się gromadzić w organizmie. A to może doprowadzić do niebezpiecznego wzrostu ciśnienia krwi. Dlatego w okresie stosowania inhibitorów monoaminooksydazy, w skrócie MAO, nie powinniśmy spożywać dużych ilości produktów bogatych w teraminę a są to sery dojrzewające i pleśniowe, produkty wędzone i marynowane, fermentowane produkty mleczne, napoje alkoholowe, salami, dojrzałe banany i awokado, czekolada oraz ekstrakt drożdżowy. Teraz chciałbym przejść do kolejnego połączenia składników, jakim jest spożywanie produktów z lukrecją przy jednoczesnym stosowaniu leków moczopędnych. Trzeba wiedzieć, że spożywanie lukrecji w dużych ilościach, czy to w postaci produktów spożywczych, czy preparatów, może prowadzić do zwiększonej eliminacji potasu przez nerki i jednocześnie do zatrzymywania sodu w organizmie. To, co w tym wszystkim jest istotne, to to, że niektóre leki moczopętne, w tym diuretyki tiazydowe i diuretyki pętlowe, również zwiększają wydalanie potasu. W efekcie lukrecja może nasilać ten efekt, prowadząc do niebezpiecznego obniżenia poziomu potasu w organizmie, co może spowodować wzrost ciśnienia krwi, zaburzenia rytmu serca, obrzęki, a także osłabienie mięśni i ogólne zmęczenie. Dlatego też stosując wspomniane leki powinniśmy ograniczyć sięganie po lukrecję. Byłoby błędem, gdybym w trakcie dzisiejszego filmu choć krótko nie wspomniał o tym, że nie należy popijać leków sokiem grejpfrutowym. A to dlatego, że sok ten zawiera związki o nazwie furanokumaryny, które blokują działanie pewnych enzymów w wątrobie odpowiedzialnych za metabolizowanie leków. To z kolei może powodować wzrost stężenia przyjmowanych leków we krwi i nasilać ich działania niepożądane. Krótko tylko powiem, że szczególnie dotyczy to statyn, benzodiazepin, blokerów wapniowych stosowanych w nadciśnieniu tętniczym, a także leków przeciwarytmicznych typu amiodaron. Mam nadzieję, że niniejszy film okazał się dla Państwa interesujący i że jednocześnie za jego sprawą udało mi się potwierdzić niektóre informacje krążące w internecie lub obalić powszechnie występujące mity. Warto też wiedzieć, że dla uzyskania lepszego efektu zdrowotnego niekiedy dobrze jest z kolei łączyć ze sobą niektóre produkty i składniki. Jeśli chcieliby się Państwo dowiedzieć o takich korzystnych połączeniach, to wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.